Do zwróciliście się Państwo na infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trosce o wysoką jakość usług rozmowy z naszymi konsultantami są nagrywane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o rozłączenie się i skorzystanie z informacji na stronie pefron.org.pl. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II, 13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, weryfikacji prawidłowego wykonania usługi oraz gromadzenia materiału dowodowego w przypadku ewentualnych skarg lub sporów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o ochronie danych osobowych, pefron wciśnij 5. Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składów ZUS lub KRUS oraz systemu SODIR wybierz 1. Wpisz na klawiaturze numer NIP. Państwo na infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trosce o wysoką jakość usług rozmowy z naszymi konsultantami są nagrywane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o rozłączenie się i skorzystanie z informacji na stronie pefron.org.pl. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II, 13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, weryfikacji prawidłowego wykonania usługi oraz gromadzenia materiału dowodowego w przypadku ewentualnych skarg lub sporów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o ochronie danych osobowych, pefron wciśnij 5. Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS lub KRUS oraz systemu SODIR wybierz 1. Obsługa deklaracji i wpłat obowiązków.
Wpisz na klawiaturze numer NIP. Poczekaj na połączenie. Infolinia PFRON, słucham. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie, w której podobno referentem jest pani Monika Kacperek, tak mi podano w zeszłym tygodniu, chyba w piątek. Chodzi o to, że wniosłem o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania. Nawet dwa różne wnioski o 2 miesiącach były złożone. I niestety nie ma tego wniosku po ponad 2 miesiącach. Znaczy nie ma reakcji na ten wniosek. Mhm. Rozumiem, że do pani Moniki nie może się pan dodzwonić. Tak, tak samo było w piątek, teraz też do końca sygnału dzwoniłem już 2 razy, czyli to łącznie wiele minut dzwonienia, nikt nie podnosi. Mhm. Poproszę na początek numer NIP-u. 527 281 86 39. Tak, w rejestrach korespondencji wychodzącej też nic nie widzę. To, co ze swojej strony mogę zrobić jako pracownik infolinii, to wysłać do pani Moniki wiadomość, żeby ona do pana zadzwoniła. Tak, tak chcę zrobić, ale nie wiem dlaczego nikt nie podnosi pod numerem. Ja zaraz powiem dla weryfikacji, jakimi numery podano. 505 52 40.